Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.8 Forge'a, czyli moda, który jest potrzebny do tego, żeby instalować wszelkie inne mody. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać Forge'a z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Forge'a pobiera się z takiej strony. Oczywiście pobieramy albo latest, albo jeżeli już jest, to recommended. I pobieramy zawsze installer. Pamiętajcie o tym, bo w tej chwili nie ma jeszcze recommended, ale zawsze, jeżeli już jest recommended, pobieramy recommended. Ok, po wejściu na stronę, jesteśmy na takiej stronie, zjeżdżamy tutaj w dół, mamy ileś już wersji Forge'a na 1.8. Oczywiście, tak jak wspomniałam już wcześniej, pobieramy ostatni, czyli latest, ale jeżeli już by był, no dzisiaj jeszcze nie ma, pewnie za parę dni dopiero będzie recommended, więc wtedy, jeżeli już znajdziecie się na tej stronie i będzie 1.8 recommended, to pobierajcie recommended i zawsze pobieramy installer. Zatem klikamy tutaj na installer, przy tymczasem latest klikamy na installer i stąd właśnie pobieramy moda. Ok, jak mamy pobrany, możemy zainstalować. No i do zainstalowania jest nam potrzebny co najmniej launcher Minecraft, którego pobieramy z takiej strony. Ewentualnie, jeżeli mamy non-premium i nie mamy launchera, to dowiemy się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 492. Ok, co robimy, żeby zainstalować Forge'a? Musimy uruchomić sobie Minecrafta po raz pierwszy z wersji 1.8. Jeżeli już graliśmy na 1.8, no to oczywiście mamy tutaj w folderze %appdata przez roaming, mamy folder .minecraft, ale jeżeli nie graliśmy jeszcze na 1.8, no to nie mamy. I ja taką właśnie sytuację Wam pokażę, że nie mamy tutaj jeszcze, nigdy nie graliśmy na 1.8. Ok, czyli co robimy? Wchodzimy do Minecrafta, uruchamiamy, no i czekamy, aż się uruchomi gra na Minecraft 1.8. Czysty Minecraft bez modów, bez niczego, po prostu tak zwany Minecraft Vanilla. Oczywiście teraz się trzeba zalogować. Ok, zalogowałam się, jestem Ania PG, no i chcę grać na czystym Minecrafcie 1.8. Jak widzicie, tu jest 1.8.1, zatem klikam Edit Profile i tutaj, gdzie jest Use Version, wybieram wersję 1.8, czyli Release 1.8 i save'uję profil. I mam tutaj, jest teraz przygotowane do tego, żeby grać czystego Minecrafta Vanilla w wersji 1.8. Klikam play, no i czekamy, aż się uruchomi. Oczywiście tutaj musi się teraz wszystko pościągać i tak dalej, także to chwilę potrwa. Zatem ja, żeby przyspieszyć, to zaraz wracam. Ok, to już się kończy ściągać, no teraz nam się otworzy i jak widzicie, tutaj się stworzył folder .minecraft, w którym jest versions 1.8. No i tutaj nam się właśnie otworzył Minecraft na 1.8, jak widzicie, zatem możemy go po prostu zamknąć. Najistotniejsze, że właśnie tutaj w tym folderze się porobiły te wszystkie folderki, pliki i tak dalej. O to właśnie chodziło, żeby po raz pierwszy się to tutaj pojawiło. Ok, no i teraz zainstalujemy sobie Forge'a na wersję 1.8. Tak jak wspominałam, instalujemy Forge'a z końcówką 1245, ale jak już będzie wersja rekomendowana, pobierajcie wersję rekomendowaną. Ok, co robimy, żeby zainstalować? Klikamy na to dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy i czekamy, aż się otworzy. Otworzyło się i tutaj po prostu nic nie zmieniamy. Instalujemy klienta w folderze .minecraft, czyli w tym tutaj. I klikamy OK.
i on nam się teraz tutaj rozpakowuje jakieś tam biblioteki. Także, żeby to znowu szybciej trwało, to zaraz wracam. OK, jest napisane, że z sukcesem zainstalował Forge'a i tutaj właśnie teraz jak wejdziemy do Versions, to mamy tutaj zainstalowanego Forge'a na wersję 1.8. Czyli klikamy tutaj OK i uruchamiamy. Tutaj możemy sobie wrócić do folderu .minecraft i patrzcie, co się będzie działo, jak uruchomimy znowu Minecrafta. Uruchamiamy. Tutaj przesunę, żebyście widzieli, czy coś tutaj się zmienia. Coś tu się zmienia, coś się dzieje. To też przesuniemy troszeczkę w bok. No i tutaj mamy teraz, że on jest w dalszym ciągu przygotowany do tego, żeby grać na wersji 1.8 czystej tak zwanej, czyli vanilla. Zatem klikamy tutaj tę strzałeczkę w dół i jest tutaj profil Forge. Wybieramy ten profil i on już będzie teraz chciał, jest przygotowany teraz, żeby grać właśnie na tym profilu z Forge'em. Zatem klikamy tutaj play, no i czekamy, to już poszło szybko. No i tutaj patrzcie, nam się tutaj będzie zmieniało coś, ponieważ właśnie poprzez uruchomienie, o tutaj już doszedł folder moc, poprzez uruchomienie, o jeszcze jakieś inne foldery, poprzez uruchomienie właśnie gry z Forge'em, dodatkowe nam się pojawiają tutaj foldery. Tutaj jest napisane, że Forge jest w wersji beta, zatem dopóki nie będzie wersji właśnie rekomendowanej, takie coś się zawsze będzie pojawiało, no i coś tam zawsze może się stać, może skreszować albo coś takiego, także musicie mieć to też na uwadze. Tymczasem jest tak jak jest, wchodzimy do moc i mamy trzy Forge'owe mody zainstalowane. Możemy wejść do stworzyć nowy świat i zobaczyć, że wszystko gra. Tutaj nam się oczywiście w save'ach pojawi ten nowy świat właśnie. W modach, no nic nie mamy, żadnego moda jeszcze nie włączyliśmy. Ale jak widzicie, gra działa. No i to jest w zasadzie wszystko na temat tego moda, zatem ja kończę, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. To tymczasem trzymajcie się, pa pa! Hello.